sytuacja jest beznadziejna. Czekaj do jutra, nie rób głupstwa, weź w dar. Życie przestań ciągnąć własną duszę w dół. Zawsze jest jakieś wyjście, nawet jak masz dotknąć chmur. Nie odchodź, czuj, żyjesz, zmartwienia zrzuć zamiast truć. Od nowa zakopując się większy dół. Żyjesz tu, gdzie ludzie nie są obojętni. Nie pozwól, by swój koniec ofiarowywał pętli. Ja też mam pętlę i często siedzę z nią w ciszy, pisząc zwrotki, które właśnie teraz słyszysz. Weź, wycisz się, stań na nogi razem ze mną. Tysiąc przyczyn, by chłonąć chwilę kolejną. Na pewno od życia wpierdol ma nie jeden. Tylko że wewnątrz trzeba myśleć o odwecie. Ja wierzę, że kiedyś wszyscy się spotkamy znów. Przyjdzie czas, sam nas do siebie ściągnie Bóg. I gdy piszę zwrotkę, myślę o tych złych decyzjach, które tak często potrafią nas wykorzystać. Tajemnica takiej śmierci niepojęta jak natura. Nigdy się nie dowiesz, co ktoś myśli w momencie. Życie ma za dużo ofert, by odchodzić z niego szybciej. Pomyśl o tym na balkonie, podejmując decyzję. Pomyśl o modlitwie i tych, co żyją dla ciebie. To jest wyjście, fundować im taką tragedię. Ile zarobi na tym Velvet apteki, by zwalczyć traumę? Co jest ważniejsze, a gdzie uciec najłatwiej? Fatalnie, was to już nie będzie ruszać. Łzy na chustach odbijają się jak kiedyś twarz Chrystusa. Oburzać, odczuwać, czy zamilknąć już na zawsze? Powiesz, jak śmiesz, jak możesz wnikać w tą sytuację. Nie chodzi o emo, bo przemoc często to słabość. Chodzi o te parę osób, które mogło czerpać radość. Cały katalog możliwości mogli przeglądać, nie byli dorośli. Została po nich tylko cząstka. Patrzę w niebo, gwiazdy, wiem, to niełatwe podjąć walkę. Szerokim łukiem ominąć handry, ale w walce. I ty też się powinieneś, mamy jedną okazję, by pokazać, co ma znaczenie. Żyjemy, by umierać, może wydawać się przykre, ale liczę, że z każdej sytuacji znajdziesz wyjście. Powodzenia. Powodzenia.